Paweł Jędrzejczyk dla portalu Fight Sport. Witaj Paweł, miło nam Ciebie gościć po raz pierwszy przed kamerą naszego portalu. Powiedz, co robisz w Warszawie w tej chwili? Witam serdecznie. No, wczoraj byłem na nagraniu do programu TVN Turbo i razem z Pawłem Nosyrą z Agnieszką Relik prowadziliśmy program, bodajże będzie się nazywał MMA Masters, ale nie pomyliłem. Polega tam na wyłanianiu najlepszego zawodnika początkującego takiego MMA i ja byłem akurat od prowadzenia treningu Muay Thai. Miałem wytłumaczyć i pokazać, na czym polega Muay Thai, jakie są zasady, jakieś takie szkoleniowe myki, pokazać akcje. Jakoś to się udało. No też jest to promocja Muay Thai, tego sportu, który uprawiam, także dlatego też przyjechałem, żeby to ogarnąć. A powiedz, poziom uczestników jest jakiś ciekawy, są jakieś ciekawe twarze, postacie z tych, których udało Ci się zauważyć? To jest duża grupa ludzi? Teraz już zostało tylko 8 zawodników. To są oczywiście z różnych sportów walki, z zapasów, czyli jak ja prowadziłem stójkę, to widziałem, że jeden zawodnik jest z zapasów, drugi z jiu-jitsu. Był jeden taki, pamiętam, który dosyć dobrze kopał i dosyć dobrze boksował i nawet radzi sobie w kliczu. Widać było, że coś, jakieś ma doświadczenie, że tak powiem, ale to są zawodnicy, którzy nie mają obycia, tak? Obycia jeszcze amatorskich walk, bo to jest dopiero taki początek. Dopiero trenują i chyba mają po kilka, może walk, czy nawet nie mają niektórzy, także jeśli chodzi o stójkę, no bo w zapasach tam startowali jiu-jitsu. Czyli udzielasz się teraz na polu medialnym w rozwoju MMA, tak? Można powiedzieć, i udostępniasz Muay Thai zawodnikom MMA, tak? Chciałem jakieś zapromować, no pokazać ten to Muay Thai, na czym to polega. Starałem się wytłumaczyć tam też, na czym polega Muay Thai, bo no wiadomo, różni się od kickboxingu, prawda? Jakie są tam niuanse między sportem, jakieś wytłumaczyć zasady. Starałem się to tak tłumaczyć, żeby to dotarło też do widza takiego, który nie ma w ogóle kompletnie pojęcia. Dla mnie i dla Ciebie niektóre rzeczy są oczywiste, no większość, a tutaj trzeba było mówić tak, jakby to ktoś pierwszy raz widział i może dzięki temu, no jakoś zbierze się większą publiczność do tego Muay Thai. A Paweł, powiedz, jesteś pierwszym Polakiem, który zawalczył na legendarnym stadionie Raja Namery w tym roku. W ogóle jesteś pierwszym Polakiem, który tam zawalczył i który wygrał walkę od razu, tak? Bo to jest, no, powiedzmy, wydarzenie bez precedensu na razie w polskim Muay Thai, czy nawet kickboxingu, bo żaden z kickboxerów jeszcze nie dostąpił takiej. Jakie miałeś wrażenia tam w ogóle, jeśli chodzi o tą walkę, o ten pobyt w Tajlandii, o pobyt na tak legendarnej arenie, która jest marzeniem wielu fighterów, nie tylko z Polski, ale z całego świata? No, tym razem właśnie pojechałem do Bangkoku, bo zawsze... Kolejny raz, tak? Latałem najpierw do Bangkoku, ale walczyłem na wyspie, teraz skupiłem się na tym, żeby zawalczyć właśnie w Bangkoku. Chciałem opinię właśnie o Raja Namery. Koledzy mnie też podpuścili z próbą, mówili, że... Bo nie wiedziałem o tym, że nikt nie walczył na Raja Namery. To nie ukrywam, że jak rozmawiałem z promotorem, to mówiłem, że właśnie chciałbym spróbować tam, bo no to jest wydarzenie historyczne. To jest wydarzenie, tak? Dla nas historyczne, dla nich to jest tam chleb powszedni, a dla nich tam... Ale obcokrajowców chyba nie walczy też tak wielu, prawda? Nie, właśnie nie walczy tam wielu tego obcokrajowców jak na wyspie. Przeważnie Tajowie ze sobą walczą tam tylko. Ale no, jakoś się udało, promotor to ustawił, wszystko się poskładało. Jeszcze no, wyjazd mi się udał, tym razem super. Poprzedni nie bardzo, no bo złapałem kontuzję. Moim zdaniem niesłusznie przegrałem walkę, a tym razem się udało. No widzieliśmy tą walkę, także chyba tam nie było wątpliwości, że wygrałeś tą walkę. Ale tak w Tajlandii ringi tam się i werdykty rządzą sami swoimi prawami. Także tak jest. No a tutaj udało się, jeszcze miałem okazję tam potrenować z Jabarem Askarowem, to też mi dało, to podwyższa tam, wiadomo, pewność siebie trochę. Dostałem kilka dobrych rad od niego i tak... Światowa czołówka, trzy, tak? 3 tygodnie razem trenowaliśmy, także było dobrze. No i jeśli chodzi o Raja Namery, no to troszeczkę te walki różnią się od tych walk właśnie na wyspie. I mówię, że tam jest prościej, bo to no,
walka w walce równo, prawda? Mhm. Ale tutaj było, robiliśmy wagę, wszystko było zrobione tak, tak perfekcyjnie, tak? Tak profesjonalnie, no i no jakoś się udało, także się cieszę bardzo, że Taj był trudnym rywalem. Dlaczego? Nie wszyscy widzieli tą walkę. Myśmy ją oczywiście prezentowali czytelnikom, ale gdybyś mógł powiedzieć, trudna walka, czy raczej z tych no, takich... Ciężko tego określić, jak się wygrywa w pierwszej rundzie przez knockout, no to nie, żeby to nie była jakaś kokieteria z mojej strony, że to trudna walka, no ale wiadomo, stres, taka arena, zawodnik też zbijał wagę. Ja miałem ten limit zrobiony, a jeszcze musiałem na niego czekać, aż on to zrobi, a nie był jakimś tam właśnie takim, że tak powiem, taksówkarzem, który został zaopany. No chyba raczej tam nie wchodzą nie, przypadkowi, już, tak? Nie, tacy tam się nie pojawiają, także bardzo silno kopał, także te kopnięcia, jak miałem widać na walce, to mnie przesuwały. No i obawiam się, że na zasadach Muay Thai, jakby walka odbyła się na całym dystansie, to ja też dużo boksuję. Nie jestem takim typowym tajskim stylem, nie walczy, że oni tylko kopią, wiadomo, jestem z Europy. Inaczej troszeczkę wygląda. No, także i od razu te łokcie jeszcze do tego dochodzą, że możesz wygrywać walkę przez 4-5 rund i dostajesz uderzenie łokcie, a dostałem tutaj już obok pierwszych 30 sekund, już krew lała się po czole. Także no, postawiłem wszystko na jedną kartę, żeby wygrać i jakoś się udało, także ciężko mi powiedzieć, no jestem zadowolony, że tak powiesz. A powiedz, jak Tajowie odnoszą się do zawodników z Europy, czy z, w ogóle z innych części świata walczących właśnie na tych dużych arenach? Czy to jest tak, że oni raczej są za tymi swoimi zawodnikami w większości, kibicują, czy raczej patrzą na poziom walki i to, co ktoś prezentuje? No wiadomo, to wszędzie jest jak na całym świecie, lubię ludzie wszystkich nacji, to no, lubią show, jak coś się dzieje. Jak były walki pięciorundowe, nawet jak to byli dobrzy zawodnicy i mi się podobały wcześniej, no to moja walka jak skończyła się szybko, to zaraz zbiegło się wszyscy kibice i Tajowie i tam z różnych innych krajów, wiadomo, też się tacy pojawiają, zaczęli robić zdjęcia i chcieli mnie wypuścić do szycia. Także no, lubią show. Nie ukrywam też, że no, kontaktowałem się tam z tym promotorem wcześniej. Wysyłałem też mu tam swoją stronę internetową, żeby zobaczył, że jesteś zawodnikiem z osiągnięciami, tak? Że nie wymyśliłem sobie, że dzień dobry, chcę sobie zawalczyć na Radża, tylko coś tam prezentuję. I mailowaliśmy wcześniej, no także i widział, jak sparuję z Jabarem, że tam sobie nawet radzę, także... Miał przegląd, tak? Już miał przegląd i myślę, że dlatego tam się też znalazłem, bo tak przypadkowy zawodnik, no to ciężko tam. A Paweł, zapytam Cię jeszcze o takie relacje, powiedzmy, kickboxing versus Muay Thai, tak? Czy oni, powiedzmy, bardziej obawiają się, czy powiedzmy, rywalizują z tymi kickboxerami z Europy właśnie, bo tutaj zawodnicy wywodzą się z kickboxingu i jeżdżą do Tajlandii i uczą się tajskiego boksu, a z kolei Tajowie starają się ich tam, taka jest obiegowa opinia, powiedzmy, zgnębić i pobić, żeby powiedzmy udowodnić tą wyższość Muay Thai. Jest coś takiego? Generalnie jak przyjeżdża się do tych tajskich gymów, to ci wszyscy i trenerzy i przeważnie nawet zawodnicy, wszyscy są mili bardzo. Nie tak jak, no nie powiem, że w Polsce gdzieś na przykład ktoś myśli, że tak to się zdarzyć, tak, że dzieciaki... Są mili, bo przyjechał biały chłopak, którego trzeba nauczyć, no, zlać? No, ale jest rywalizacja, wiadomo, ale oni tam uważają Muay Thai za no, taką najwyższą jakąś formułę i nie jak... Opowiadałem tam, że walczyłem amatorsko, czy coś, to nie jest tam trendy uznawane. Tak samo osiągnięcia jakieś takie pasy europejskie, też, tak? Też nie są tak, wiadomo, jak ktoś tam pierwszy raz i próbuje się tym jakoś przybije. Nie, tam trzeba u nich walczyć, jak ja już kilka razy walczyłem i on widział na przykład ten promotor, że ja walczyłem w Tajlandii kilka razy, do tego są jakieś tam pasy czy coś, to tak. Ale tak to nie ma tam znaczenia. Boxing. Nie, oni dla nich najważniejsze to jest właśnie walczyć na takich dobrych galach, na dużych stadionach i
i to im się podoba i oni to uznają. A powiedz, co jest dla Taja najważniejsze, powiedzmy, dla tajskiego zawodnika Muay Thai? Zdobycie tytułu Racha Namern, czy raczej tytułu Lumpini, czy mistrza na przykład świata w WBC? Muay Thai oczywiście. Dla Taja najważniejsze to jest, żeby zarabiać pieniądze. To jest przede wszystkim to. No tak. I oni z jednej strony też uważają na przykład, że my jedziemy, ja jadę do Tajlandii i walczę na Racha Namern, udaje mi się i dla mnie to jest, i tutaj to jest jakieś wydarzenie. A dla nich to jest tak, jak ja idę na sparing do siebie do klubu, bo oni to robią co tydzień. Wiadomo, tytuł Lumpini, Racha Namern, no to też dzięki temu może wypchać ich na świat i do Europy. Bo już ludzie też znają te, myślą, tak? Że no, jak ktoś przyjeżdża biały, to ma pieniądze. Nie myślą, że jak pojadą do Europy, na galę do Europy, to tam będą dostawali takie kokosy, że się w głowie nie mieści. Także oni też, tak jak my myślimy tam, że to jest, to oni myślą, że jest czasami to tutaj, o tych, mówię, dobrych galach. Prawda? Czyli ogólnie są to stereotypy, tak? No tak, tam oni chcą zarabiać pieniądze. Wiadomo, jak jesteś mistrzem Lumpini, to też idą za to jakieś pieniądze i raczej dla menów, bo każdy chce tam z tych krajów mistrzem być. Jest wielu, którzy walczą, a mistrzów Lumpini w Tajlandii jest niewielu, także na pewno oni zarabiają dużo więcej niż ci zwykli zawodnicy i to o to tam chodzi. No. A Paweł, gdybyś mógł poradzić, powiedzmy, tym zawodnikom, którzy, bo wielu polskich, powiedzmy, kickboxerów, tajbokserów w jakiś tam sposób planuje sobie wyjazdy do Tajlandii, chcą rozwijać warsztat. Jak ty oceniasz te treningi? Te treningi są, powiedzmy, bardzo wartościowe. Czy nie można się tego nauczyć tutaj u trenerów w Polsce? Czy raczej takie wyjazdy są niezbędne dla zawodników? Myślę, że trzeba pojechać, zobaczyć, jak to wygląda. Ale to też nie jest tak, że ktoś pojedzie na 2 tygodnie, wróci i już tutaj naucza Muay Thai i wie każdy, co to jest. Nie rozwijają te wyjazdy tylko pod tym względem, że ja tam kończę cykl treningowy walką. Dla mnie to jest rozwój. Nie jeździł tam już teraz na tym poziomie tylko trenować, no to mi tak dużo nie dawało. Ja tutaj mam u siebie w klubie w Pancerze bardzo dobre warunki, dobrego trenera i uczymy się więcej boksu, a tam w Tajlandii wiadomo, ten boks jest troszkę na niższym poziomie, dlatego też udaje mi się sobie wygrać tym boksem, a też staram się mieć klinci i kopnięcia na wysokim poziomie. Jerzy uczy się tego w Tajlandii, czyli wyciągam tam z każdej szkoły, co idzie. No, trzeba jeździć i próbować. Jak pojedziesz raz do Tajlandii, posiedzisz w gymie 2 tygodnie i chcesz zrobić karierę, no to nic z tego nie wyjdzie. Tam musisz, jedziesz raz, drugi, trzeci, oni cię zapamiętują dopiero po którymś razie. Jak jechałem na Koh Samui pierwszy raz, no to nawet tam mnie nikt nie tarczował, tylko chodziłem na koniec, 2 rundy po 2 minuty ktoś mi zrobił. Teraz przyjeżdżam, no to już traktują mnie jak zawodnika i od razu proponują walkę i od razu jestem traktowany indywidualnie, czyli musiałem to sobie wypracować, także tak to wygląda. A powiedz, Paweł, gdybyś mógł ocenić, bo jeszcze jest, znaczy o tym, co powiedziałeś, tak, to chciałbym wrócić do takiego elementu, że wszyscy mówią, że w Tajlandii ten poziom boksu jest troszeczkę niższy niż tutaj w Polsce, ale okazuje się, że to Tajowie przywieźli chyba 16 medali czy 12 medali z ostatnich olimpiad, a Polacy, mówię od Barcelony, czyli od 92 roku, jeśli dobrze pamiętam, przywieźli 16 medali, w tym kilka złotych, a Polacy nie przywieźli żadnego medalu, więc i wszyscy zawodnicy, którzy zdobyli medale, wywodzą się z Muay Thai. To jest słaby poziom boksu, ale jednak bokserzy są dużo lepsi niż u nas. Nie jest tak, że jest słaby poziom boksu, tylko że w tych walkach Muay Thai oni najmniejszą uwagę zwracają właśnie na boks. I dlatego wynika to z punktacji, tak? Tak, jak dwóch Tajów walczy, oni mają po 400 walk. Normalny człowiek nie jest w stanie zrobić 400 walk w życiu prawdziwych, tak naprawdę. Jak jeszcze są po 5 razy po 3 minuty z łokciami, to już w ogóle Tajowie jak ze sobą walczą, to spotykają się często ze sobą po raz 20. I oni walczą tak, żeby to wyglądało, żeby zarabiali pieniądze, też nie robią, to wygląda bardzo dobrze, ale czasami nie używają łokci, nie tną się, bo za tydzień mają kolejną walkę, a walki są punktowane bez użycia tych ciosów. Boks jest na najniższym końcu punktacji, tak? Nie mają, ja widziałem też walki bokserskie w Bangkoku, gdzie
że stoją na wysokim poziomie te walki. No, udaje się wygrywać boksem, bo ich zaskakujesz. Oni w pierwszej rundzie troszeczkę przysypiają, czasami rozkręcają się, tam się liczy od drugiej do czwartej najbardziej. Także myślą, że każdy tak robi. Jak ktoś tego nie wie, no to ja już za którymś razem to wiem, to się staram to wykorzystać. No.